Jeżeli straciłeś możliwość kierowania autem po terenie Niemiec ze względu na to, że unieważniono Twoje polskie prawo jazdy, to teoretycznie musiałbyś odczekać 15 lat, ażeby bez przystępowania do MPU uznać ponownie polskie prawo jazdy na terenie Niemiec. Żeby skrócić ten okres, najlepszą radą jest nic innego jak przystąpienie ponownie do MPU. Przystąpienie do MPU wiąże się z wykazaniem abstynencji, która powinna być co do zasady roczna. Przeprowadza się to przez niemieckie akredytowane laboratoria. Jeżeli już jesteście gotowi, to składacie wniosek w Urzędzie Komunikacji, który unieważnił Wasze prawa jazdy. Jesteście skierowani na MPU, podchodzicie do tego testu z Waszymi zaświadczeniami dotyczącymi abstynencji, a następnie macie przeprowadzony test MPU. Najważniejszą częścią tego testu jest rozmowa z psychologiem. Jeżeli nie władacie dobrze językiem niemieckim, no to możecie zatrudnić do pomocy tłumacza. Koszt przystąpienia do MPU, jak i do badań w laboratoriach niemieckich, to jest około 1000 euro. Powinniście być gruntownie przygotowani, ażeby zdać ten test i tego oczywiście Wam życzę. Pamiętajcie, jeżeli już zdacie MPU, to jesteście na dobrej drodze, ażeby przywrócić polskie prawo jazdy i jego ważność na terenie Niemiec i wówczas mogę życzyć tylko i wyłącznie szerokiej drogi. Dziękuję.